No i witamy. Zaczynamy. Ten piękny poranek. Zaczynamy. Łódka, jak widzicie. Woda szczupakowa. No i zobaczymy, co przyniesie te dzisiejsze wojowanie. Żebrachu, łodzonka. Lecimy. No i mamy rybkę. Ładny brachun, ładny, no nie? Nie? Uważaj, bo masz kija za sobą. Jeszcze taką lekko szoróweczkę mamy. Nie wszystko dobrze widać. Co jest? Takie ładne czy ten? Nie przeklinaj brachu. No ładny jest, co ty? Bo nic nie widzę. Nie chcę, żeby się w podbiera wpakował. Jeszcze chwila. Z tej strony? Że, bo tu moja wędka. Nie, mam go tu. Nie, wędka jest na łodzi. Jest u ciebie. No i sieć. Co by, żebyśmy go jeszcze przymierzyli, co Robciu? No to nie. Tu dawaj go z ciekawości kłać. Nie usiadłem. Żeby nie brykał. No i pięknie brachu, zobacz. 86. 86, a żeśmy obstawiali taki 70 z plusem na początku. No, bardzo gruba rybka. Pokaż go jeszcze do kamery. No tak ładnie jest. Ciężko mnie cię ogarnąć. Fajny, gruby krokodylek. Puścimy go. Krew moja, nie jego. Rozwalił mi rękę. Ale grubasek piękny. No, piękny, piękny. Grubasek. Ostatni. Grubi, bardzo silny. Zobacz, nie mogliśmy go do podbieraka, no nie? No jest super, brachu. Dziękuję. Grat. Dziękuję. O i brawo. Mamy kolejnego. O, jaki ładny salto. Robciu szaleje. Szczurek. Nie szczurek. Czekaj, wędkę tylko sobie wsadzę. Tak go odczepisz, i tak go podbiorę. Tak go odczepisz? No. Oj, woda. Mam nadzieję, że będzie widać. Graty brach. Oj, przybali. O. Łódka Severina. I o tym właśnie mówiłem, Robcie. Fajny czy zaparkował? Fajny. O. Łódka też, no. Ładnie kopi. Nie jest taki duży, ale i fajny. Trzeba, bo mi z kadru zjeżdżasz. Gdzie tego masz? W której stronę? Bardzo szybko. Bo znowu będzie ponad 80 dachu. Czy żeś go poluzował tak? Nie, nie wytrzymał. Zostaj. No, jedzie. Dawaj. Może kij. Dawaj, on nie chce. Musimy przyknąć go trochę. No. Podnoszę go do góry. To dawaj. Jedzie. Trzeba bierze. Mówiłem, że będzie fajny. Zdenerwowałeś rybkę. Dawaj. No widać ładnie sewer na gumę. Jest. Dziękuję. Łódka, seweryna, ładna rybka.
szybka przymiarka. Robciu już się zalał krwią. Tak, 80. 80, kolejna. Robciu mi się zalał krwią. Ale mi przypierdolił palce. Graty, bro. Dzięki, bro. Fajnie jedziesz. Jedziemy teraz po metróweczkę. Nie mówiłem? Nie mówiłem, brachu? No jest fajny, jest fajny. I fajnie skacze. Jest fajny, fajnie skacze. Jakiś 75 powinien być, no nie? No nawet chyba ten większy. Z drugiej? Przywieziemy go chwilę tu. Chodzę po drugą. No i nasz. O. Skurczy byk. No i guma już się wypiła. Na szczęście jeszcze mnie uklapał. Dobra, ogonek ci odgryzł. No i fajny już taki, kolejny. Brachu, to już twoja trzecia rybka taka pod 80, no nie? Weź przymierz jeszcze na szybko. 81. No. 80, no. No 80. Tak. Także super, już ci robię foty. No i jedziemy, trzecia 80. Na pokładzie. Robci się fajnie rozhulał. Leje mnie niesamowicie dzisiaj. Tak jak ostatnio zresztą, w tym miejscu. Ostatnio było 6 jajo. 6 jajo. Dzisiaj Robci idzie na rekord. To chyba chusteczka nam do wody wypadła, czy mi się zdaje? Jedziemy, jedziemy. Muszę się zaraz rozbierać. Narobił hałasu, no nie? Sprawdzasz, prawie w każdej napływce jest ryba. Tak, usłyszałem. No. Na płotkę. O, i fajnie, z pełnego wyrzutu mamy ładnie nagrane, brachu. Tak ci tak siadł miękko, no nie? Tak, bardzo miękko. Praktycznie bez brania, rozbrania. Bo wyjeżdżasz mi spoza tego. To ja podniosę tą kotwicę, może to? Jakie mamy z tej? Ale ładny był. Powiem, no był ładny, no. Ładny. Ale tak to, tak to jest na tych bezzadziorach. No pod. Rzut po rzucie. Jeden spadł, drugi siada i znowu spada. Jedziesz, brachu, jedziesz. Siedzi. Bo ja mam daleko ten. Daleko mam zestaw swój. A nie jest dużo. Ale daj go z tej strony, jak możesz. Nie, nie jest duży, a ja ci go podbiorę, czy nie? Mały wariat. No i trzymaj. Machaj dalej. Ale mnie tłucze. Graty, bra. Jedziesz po metra. Jedziesz po metra, dzisiaj twój dzień. Zobacz, te maluchy się obudziły, no nie? Chyba jako tą falę robię, jak się szybko zwija. No i powiem ci, on mi z wierzchu wziął, Radek. Właśnie tak, po prostu tak jakbym, wiesz, no przy szybkim ściąganiu.
I ten tak samo teraz tutaj wbiłem kurtkę. Kuł widziałeś? Kubo. Zapierdzielił? Zapierdzielił, ale niestety. Czy one tu są, wiesz? Trzeba to próbować. Twoją tą płotkę było. No. Widziałem, dalej, jeszcze patrz. Był, wszedł, brachu. Wszedł, zobacz. I pstryknął raz, przycięłem i ten. I się nie zapił, wiesz? Siedzi. Spadł, cholera. Wiesz, trzeci, nie wcięty. Siedzi, siedzi. No może być taki. Nie, za dużo chłapie. Powiem ci, są bardzo silne. Takie nawet 50, 60 to ostro dają, wiesz? No, dobra. Nie ten dalej, nie, sobie, ja go tak obecnie chociaż, nie? Silny raz, wiesz? Nawet taki mały liżek idzie, nie? No, mały, ale wariat. Czy w ogóle kamera łapie? Ale miejmy nadzieję, że tak. No i poszedł. Graty w dachu. No i siedzi. Na płoteczkę. Nie za duży kajteczek. Ale po dłuższym czasie, bez kontaktu, jest rybka. To jest bardzo silny. No są silne, są. To jest cholernie silna ta ryba. Pobieramy go, czy tego będziesz odczepiał? No, ja biorę radzi tego. Ręką? Mhm. Mały jest to, co się upala. To wiesz co, to ty się bawaj, ja dalej macham. No, machaj, machaj. Tylko powiedz, jak będziesz wypuszczał, to najwyżej kamerka się przestawi. Puszczamy? No, czy nie wiem, czy łapie, ale chyba łapie. Nie duży, ale... Trochę tak, na Rozielsku zaparkuję. O. No i graty brak. Tylko płoteczka i maluszek skuszony. No i poszedł. No i może dobrze, że poszedł. Jedziemy po następnego. A widziałeś, kij wysoko i praktycznie po wierzchu w tych zielskach. Ja też prawie cały czas trzymam tak wysoko. No i korzystając z okazji, rybki trochę nam siadły. Pokażemy wam gumki, na które Robciu fajnie dzisiaj kosił. Płotka 14, pięknie dzisiaj kosiła. Od Sewro, Houston, Bites. No i co jeszcze? Ta bardzo fajnie kusiła i ta, ten krąpik bardzo ładnie też. Parę miałem rybek na niego. No, parę ale rybek większość trochę spadło. Ale większość na razie, no. Nie? Teraz Radziu miał tak samo. Łapał trochę czym innym, tylko założył płotkę. A chwileczka i już miał taką pod 60, tylko nam spadło to przy łódce, ale naprawdę gumeczki fajnie działają. Fajnie są zrobione, pięknie pracują. No zaraz jeszcze tą zaraz pracę spróbujemy wam pokazać. No prawda jest taka, że te rybki nie chcą dzisiaj w ogóle dżerów. Ja tam próbuję tym dżerem, ale
No nie, co ale zrobić. Efektów zero. Robciu mnie tłucze niemiłosiernie. Nie przesadzaj. Radzie. I dobrze, chociaż on połapie. Płoteczka 14, wypuściłem w akcji teraz. Naprawdę. Czemu muszę swojego kija zabrać. Kijki pracuje. Tutaj widzimy ją z boku. Wiesz co, chodź z drugiej strony, bo tu jest słońce. Tak pracuje. Pięknie pracuje, ale zobaczycie ją od czoła, jak pracuje, jak się waha na boki. Przy najmniejszym, tu jest gram 5, gram główka, przy najmniejszym prowadzeniu ogonek tak pięknie prowokuje i buja się ta gumeczka. No jest rewelacyjna naprawdę. Dzisiaj pokazała swoją klasę. Dużo rybek bardzo na nie padło. Także naprawdę warto. Warto mieć w swoim pudełeczku. Tak jest. No zresztą patrząc na wyniki mojej robcia, nie trzeba dużo, tak? Wszystko wyszło dzisiaj. Coś te ryby o tej porze roku, czy po prostu taki dzień. No czasami jest tak, było tak w tamtym roku tak, nieraz, że gryzły te większe, duże derki. Tak, i, tak. I ja przykładowo robcia lałem, że tak powiem, a... Trzeba było się wstrzelić po prostu. Dokładnie, teraz, no. Nie? Akurat teraz są takie, później możliwe, że będą brały na jerki lub wahadła jakieś większe. No z drugiej strony też trzeba właśnie kombinować, tak. Dosłownie. Kto kombinuje, ten łapie. Dzisiaj Robciu kombinuje i łapie. Jedziemy dalej. Już patelnia się zrobiła, ale jeszcze może coś nam się może uda. Może coś nam się uda złapać. Mamy tu sobie gadka, a Robciu ciągnie. Małe? Taki średni. Średni na jeża? O! Widziałeś to? Ogonek z gumy. Ogon poleciał tutaj. Ogonek z gumy. Ogon poszedł. Powiem, trzy ogonki nam dzisiaj ucharatały. Trzy ogonki nam ucharatały dzisiaj. Nie wiem, która kamera nagrała, ale któraś na pewno. Ale ogonek z drugiej strony nam pływa. Dobra, zrobimy zdjęcie. Jakoś tam znowu. Także po raz kolejny Zewro dał rybkę. I akurat z powrotem zakładałem Jera. Taka patelnia, wszystko siadło. No i co? I tą rybką się będziemy z wami żegnać. No nie, Robciu, od razu. Tak. Ja nie wiem, czy ta kamera cię łapie. Zrobię ci tylko szybko fotę. Bo teraz słońce fajnie wygląda. Dobra. Dobra. Ogonek pływa. Odgryz. Zaczęliśmy parę minut przed piątą, mamy godzinę 10:00. Ósma rybka chyba robcia, jak dobrze liczę. Nie wspomnę, tak. Nie wspomnę tych, co spadły. No, kolego. Kolega poszedł, gracy w rachu. Dostałem lanie, ale tak już bywa. Raz na wozie, raz pod wozem. Może jeszcze uda się jutro przyjechać. Może się odkuje. Zacznę słuchać mistrza. Tak. Zacznę łapać gumami. Biorą, panie, biorą. No, chyba zmykamy tym akcentem. No, może jeszcze dwa, trzy rzuty. Radek może no, coś trapnie. Jeszcze z dwa, trzy rzuty po drodze do brzegu i co? I uciekamy. Prażyć, nie ma sensu tu siedzieć. Dosłownie. Nic się nie dzieje. Jedna siadło rybka trochę, z półtora godziny nie ma sensu. Także kończymy tą nierówną walkę. Do następnego. Cześć, trzymajcie się. Hejka.